Witam serdecznie, surowcowe info w poniedziałek 11 marca. Na wykresie, który mamy przed sobą na tabelce, mamy szansę, czy też ocenę prawdopodobieństwa, że Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych obniży nam stopy procentowe na dolarze podczas najbliższego posiedzenia, czyli 20 marca. Jak widać, mamy bardzo wysokie przekonania analityków, że takiej obniżki nie będzie, że utrzymamy stopy procentowe. Natomiast kolejne analizy wskazują, że obniżki podczas czerwcowego posiedzenia są w zasadzie pewne według analityków. Oczywiście wpływ na to miały piątkowe dane o amerykańskim rynku pracy. Wpływ na to będą miały zapewne jutrzejsze dane o inflacji. Więc myślę, że tutaj sytuacja powinna być stabilna pod względem dolara. I tak jak wspominałem o pewnych sytuacjach związanych ze złotem dla finansowej płotki, materiał ukazał się w niedzielę, też znajdziecie odnośnik oczywiście w programie, to myślę, że jest to realizacja tego scenariusza, o którym tam właśnie wspominałem. A tymczasem przejdziemy do wykresów. Dzisiaj będzie relatywnie krótki program ze względu na mój głos, który jak słyszycie szału nie czyni. Natomiast oczywiście, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to pełny pakiet statystyki jest do sprzedaży w sklepie na marzec, kwiecień i maj. Link jest w opisie. Można mnie wesprzeć stawiając kawę, czy też wspierając kanał. Tak więc kilka opcji jest. A tymczasem popatrzmy, co się dzieje na wykresach. Słuchajcie, złoto nam kontynuowało hossę przez cały ubiegły tydzień. No, tutaj widać, przebiliśmy, tak jak się spodziewałem, ten poziom szczytu z tej nocy z początku grudnia ubiegłego roku. No i na złocie możemy sobie zaktualizować już FIBO, ponieważ no, mamy tą świeczkę tutaj już podniesioną, tak? I teraz pytanie, w jaki sposób chcemy popatrzeć dalej? Ja bym, powiem szczerze, FIBO pociągnął do tego dołka tutaj z października. Tak, mamy dołek, mamy szczyt. I zobaczcie, nawet korekta rzędu 23,6%, czyli pierwsze zniesienie FIBO, to jest w okolicach 2100. Czy w tej chwili ma szansę nastąpić? Teoretycznie tak, natomiast nie ma specjalnie podstaw fundamentalnych, żeby ona się pojawiła. Tak więc ja tutaj myślę, że możemy sobie śmiało oczekiwać, że ten rynek będzie nas tutaj mocno wspierał w utrzymaniu tych poziomów, które są obecnie na nim widoczne i dostępne. Tak więc ja tutaj nie będę zbyt rozczarowany, jeżeli rynek pójdzie nam jeszcze bardziej w górę. No dzisiaj widzimy, rynek się zatrzymał. Teoretycznie, gdzie moglibyśmy się zatrzymać? No powiem szczerze tak, no w tej chwili dla złota ciężko jest określić, tak? Tu ponownie odeślę do materiału finansowej płotki, ponieważ tam sporo mówiłem, i to w lepszym głosie, na temat sytuacji na złocie, więc tam jak najbardziej można sobie spokojnie zerknąć, więc tu już nie będę przedłużał. I odpalę gaz ziemny. Gaz ziemny, który, słuchajcie, zaatakował nam dwójkę i wrócił. Wiem, że kiedy ja mówię o gazie ziemnym, on się zachowuje zazwyczaj odwrotnie. Natomiast to jest kwestia też tego, że w momencie realizacji programu między tą 11.30 a 13, tak jak teraz mamy 13, kiedy nagrywam, a waszym oglądaniem o 14 i później, no to pojawiają się też informacje dotyczące pogody w Stanach Zjednoczonych, dotyczące jakichś tutaj innych informacji. I jak stwierdzono ze StoneX-a, perspektywy rynku dla gazu ziemnego w najbliższej perspektywie są niedźwiedzie. Z łagodną pogodą utrzymującą się w tle od kilku miesięcy, spadkiem poboju z magazynów poniżej poziomów sezonowych. No, w tygodniu do 1 marca pobrano 40 miliardów stóp sześciennych i to zwiększyło nam zapasy gazu w Stanach Zjednoczonych do 31% powyżej 5-letniej średniej i 14% powyżej ubiegłego roku, tak więc one są kosmicznie wysokie jak na gaz.
Również ceny spotowe w Azji nam spadły, znaczy wzrosły nam do 8,60, to jest tam 3,6%, ale nadal są poniżej 10 dolarów, więc de facto w długim terminie spadły. Co z chłodniejszą pogodą w Chinach, prognozami, że ta chłodniejsza pogoda w Chinach się utrzyma troszkę dłużej, no to daje perspektywy, że będzie więcej klientów na zakupy spotowe. No ale prognozowany popyt wraz z eksportem gazu ziemnego w USA. Obecnie tak na ten tydzień 112,3 miliarda stóp sześciennych, czyli 0,5% więcej, już tutaj taka typowo wiosenna pogoda, więc jedziemy prawdopodobnie do setki na koniec miesiąca. Podaż 100,2 miliarda i to jest 3,74 mniej niż poprzednie miesiąców, co oznacza, że te cięcia są wprowadzane, te cięcia produkcji, o których mówiliśmy przy Cheese Peak, są wprowadzane i one będą miały miejsce, będą miały wpływ na podaż tego właśnie surowca. Więc tutaj zobaczymy, jak to będzie się kształtowało. Ja obstaję przy swoim, że dwójka w tej chwili jest mocno szczytowym targetem. Wszystkie zejścia poniżej 1,60 są świetną okazją do kupna. Natomiast no w tej chwili jesteśmy dokładnie po środku, tak? 1,80 to jest pomiędzy 1,60 a 2,0, dokładnie po środku, więc jesteśmy w środku konsolidacji. Czy będziemy mieli głębsze zejście? Zobaczymy. Ta linia tutaj na 173 nie jest od parady. Ona była wcześniej uzasadniona w którymś programie, więc tam zawsze możecie sobie spojrzeć. Więc pod tym względem tutaj też niewiele się nam zmieniło. A my już sobie zerkniemy, co ciekawego dzieje się na rynku ropy naftowej. I tutaj też nie ma specjalnie dobrych wiadomości, ponieważ rynek pozostaje nam w ciasnej konsolidacji. Widzimy, że 84 dolary są targetem nie do przekroczenia. Będzie trzeba zwracać uwagę na zniesienie FIBO 50%, czyli 83-85, ponieważ jak widzimy na ostatnie ile? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 świeczek. Tak, nie licząc dzisiejszej, no to tylko dwukrotnie nie dotknęliśmy tego poziomu. Więc tutaj ten zakres jest naprawdę bardzo, bym powiedział, konkretny, tak? Jesteśmy przy dołku konsolidacji. Nie wiem, czy rynek ropy jest na tym etapie, żeby szukać w tej chwili jakiegoś chamskiego odbicia w stronę tej konsolidacji, w stronę szczytu konsolidacji, ale generalnie tutaj jest prawie 2 dolary, więc czy nawet 2 dolary od aktualnej ceny, którą mam na wykresie, więc tutaj jest co rozgrywać. I bardziej w tej chwili po prostu longa, ale nadal w konsolidacji, tak więc niech będzie, że go sobie oznacza. Tak jak zawsze, takim kolorkiem tutaj. Tak widzimy, tutaj miałem kontynuację. Zobaczymy, czy ta konsolidacja się utrzyma. A generalnie to nie chcecie wiedzieć, jak się czuję, dlatego ten program naprawdę będzie dzisiaj wyjątkowo krótki. Ale z ciekawości bym spojrzał jeszcze na rynek miedzi. Też jesteśmy, słuchajcie, przy górnym ograniczeniu konsolidacji, tak? I tutaj nie dojechaliśmy do poziomu 8800, który prognozowałem nam na listopad, okolice listopada, połowy listopada. Natomiast zwróćcie uwagę, że mamy w takim razie dość solidne tutaj. Dość solidne oparcie na tym rynku. Wszystko powyżej 8600, tak? Sobie tutaj to wyzeruję. Więc widzimy, że 8600 w tej chwili stanowi barierę, przy której jesteśmy po raz kolejny. I w przypadku miedzi, produkcja miedzi w Peru powinna w tym roku wzrosnąć nam o 8,7% do 3 milionów ton. Tutaj głównie dzięki MMG, które chce uzyskać wsparcie lokalnych społeczności, żeby tutaj rozwijać projekt Chalcobamba w kopalni Las Bambas. Więc tutaj oczywiście przestoje trwają dalej. No, nie powiem. Zwiększenie produkcji na pewno wpłynąłoby pozytywnie na tą prognozowany deficyt na rynku, tak, ale raczej nie wrócimy do nadwyżki, którą mieliśmy prognozowaną wcześniej. Tak więc tutaj ja bym szału się nie spodziewał, jeżeli chodzi o ten właśnie rynek, a tymczasem przeskoczymy sobie szybciutko już na surowce rolne.
Poczynając od pszenicy, tak, przejdziemy dzisiaj przez wszystkie, ponieważ w piątek mieliśmy raporty USDA, tak, i tutaj pszenica nam zjechała ponownie w dół. Ja powiem szczerze, nadal jestem mega zaskoczony, ponieważ globalna produkcja pszenicy ma wynieść 786,7 miliona ton. Troszkę wzrost względem poprzedniej prognozy, natomiast konsumpcja względem poprzedniej prognozy wzrosła więcej i wynosi już prawie 799 milionów ton, co w efekcie daje nam deficyt 12,27 miliona ton. To jest pół miliona większy deficyt niż poprzednia prognoza. To powinno nam wspierać ceny amerykańskiej pszenicy, która powinna być bardziej poszukiwana przez innych uczestników rynku. Nawet jeśli założymy, że Rosja będzie miała bardzo dobre zbiory. Natomiast no, biorąc pod uwagę, że poprawiliśmy dołki na tym rynku względem tutaj lutego, tak więc niestety, ale musimy zacząć się cofać i zobaczyć, że no, najbliższe targety to jest tak, to jest 500 i później już mamy dołek z 2019 roku. Widzimy, że przez długi czas, cały 15, cały 18, końcówkę 19, tutaj te poziomy, przy których jesteśmy obecnie, były bardziej górną strefą niż dolną. Więc wygląda na to, że rynek pszenicy w tym roku nam pozostanie mocno poniżej 700, mocno poniżej 700 centów. Więc raczej tutaj myślę, że trzeba się nastawić na perspektywę, bym powiedział, spadkową. Mimo tego, że mamy deficyt, to wygląda na to, że rynek bardziej szacuje zbiory w Stanach Zjednoczonych, zbiory w Rosji, przepraszam, niż w Stanach Zjednoczonych, niż zapotrzebowanie na amerykańską pszenicę ze Stanów. Więc tutaj tak to wygląda pod tym właśnie względem. Z kolei tutaj widzimy ryneczek soi nam nieco podbił się, bo już było kiepsko. Natomiast tak, globalna produkcja soi według marcowej prognozy niecałe 397 milionów ton. To jest prawie 5% więcej niż w poprzednim sezonie, choć spadło względem poprzedniej prognozy. Globalna konsumpcja też nam spadła prognozowana, tak, ten przerób soi, ale nadal jest to 4% więcej niż w poprzednim sezonie, ale mamy mieć prawie 69 milionów ton deficytu. I tutaj również nadwyżka się zwiększyła o ćwierć miliona ton, tak więc tutaj odbicie jest raczej czysto techniczne, związane z soją stricte w Stanach Zjednoczonych. Soja, olej sojowy nie jest używany jako biopaliwo, to bardziej jest kukurydziany. Natomiast biorąc pod uwagę sytuację na rynku, ja myślę, że możemy spokojnie tutaj przesunąć tą linię z 1400 na 1200, ze względu na to, że w tej chwili powrót na 1400 wydaje się być bardzo, bardzo nierealny. Za chwilę przy 1200 będziemy mieli SMA 55, więc tutaj będziemy mieli pierwszy opór. No, a też ponieważ no, mamy wyznaczony nowy dołek, to też oczywiście możemy sobie FIBO zaktualizować. Widzimy, że zniesienie 23,6% będzie nam wypadało w okresach 1272 centy. Tak, tu jest idealnie, więc tu nie trzeba poprawiać. Zawsze warto sprawdzić, słuchajcie, jak patrzycie, a robicie różne rzeczy. Więc mamy lokalny dołek, w tej chwili jakaś korekta. No 1200 wydaje mi się być pierwszym, ze względu na zarówno okrągły poziom 1200, jak i SMA 55 w pobliżu. No i kolejne to oczywiście zniesienie FIBO też jest możliwe, aczkolwiek bym się aż tak mocno nie nastawiał. Z kolei na rynku kukurydzy możemy sobie zauważyć, że tutaj rynek nam podszedł troszkę wyżej, ale się nam zatrzymał. Zobaczcie, że zatrzymał się na 440 centach. Ten poziom mieliśmy już wyznaczony wcześniej. Na którykolwiek program spojrzycie, to zobaczycie, że tak jest. Czyli rynek nam wszedł w strefę między zniesieniem FIBO a poziomem tutaj 440 oznaczonym na podstawie wcześniejszych ruchów rynku. Globalna produkcja kukurydzy ma wynieść 1,230 milionów ton. To jest ponad 6% więcej niż w poprzednim sezonie, choć 0,2% mniej niż poprzednia prognoza. Globalna konsumpcja ma wzrosnąć o mniej niż 4%. Z kolei globalne zapasy wyniosą prawie 320 milionów ton i to jest też prawie 6% więcej niż w poprzednim sezonie. Nadwyżka 18 milionów ton, 3,8 miliona ton więcej niż poprzednia prognoza. Tak więc tutaj nadwyżka jest. I nie spodziewałbym się, żeby ten rynek jakoś
nam mocno odbiegał i w tej chwili ze względu na to, że jest nadwyżka, to myślę, że tutaj kwestia z tego, jak wygląda sytuacja na Ukrainie, ponieważ Ukraina jest jednym z głównych dostawców kukurydzy dla Chin. Kwestia na Morzu Czarnym jest dość delikatna, aczkolwiek statki z Morza Czarnego są na Morzu Czerwonym nieatakowane przez Hutich, również te płynące z Ukrainy, więc tutaj jest poniekąd bezpiecznie, natomiast oczywiście kosztuje to więcej, tak więc jest szansa, że Chiny będą kupować amerykańską kukurydzę w tym sezonie. Albo raczej bym powinienem powiedzieć w drugiej połowie tego roku. No i to nam powinno utrzymywać ceny. No a jednak troszkę zjechaliśmy, odbiliśmy się. Pytanie, czy jest to odbicie po prostu korekcyjne, czy będziemy kontynuować ten trend zapoczątkowany w drugim kwartale 2022 roku, tak, kiedy mieliśmy ponad 800 centów, czyli tak naprawdę zjechaliśmy już o połowę. Więc tutaj 50% ceny zjechało nam w perspektywie no, mniej niż półtora roku, ale jednak naprawdę mocnej. Więc tutaj ten rynek ma za sobą bardzo głęboki zjazd i teraz pytanie, czy będziemy kontynuować odbicie. Do zniesienia 38,2 byłoby możliwe, też by tutaj było wspierane przez SMA 55 wtedy, ale tu ja nie mam jakiegoś głębokiego przekonania co do tego. Z kolei na ryneczku kawy mamy zapasy w magazynach, które wzrosły nam szósty tydzień z rzędu, w poprzednim sezonie nam spadły, co oznacza, że zapasy w tym sezonie są niższe o mniej niż 45%, tak więc mamy pozytywny trend zmian, natomiast ceny jeszcze nam nie reagują na to. To jest pytanie, jak szybko ceny nam zaczną reagować na zmniejszającą się różnicę w magazynach, tak na rosnące zapasy. Tutaj kawa będzie cierpiała dopiero po czerwcu, jeśli dobrze liczę, kiedy to będą duża konkurencja do eksportu różnych towarów rolnych uprawnych z Brazylii, więc wtedy możemy tutaj mieć sytuację wzrostową. Do tego czasu jest szansa, że znowu zjedziemy w stronę 172,8 centa, tak, czy tu do zniesienia FIBO 50%. Aczkolwiek warto zauważyć, że stricte technicznie wspomnę tylko tyle, że wygląda to, jakbyśmy mieli mieć tutaj ten wzrostowy. Więc wygląda na to, że taki kanał nam się zaczyna tworzyć. Jeżeli by najbliższe odbicie nastąpiło przy około 180 centach, gdzieś tak jutro pojutrze, to znaczy, że jesteśmy jednak w kanale wzrostowym. Mimo, że fundamentalnie powinniśmy troszkę jeszcze spaść, zanim zaczniemy wzrastać w drugiej połowie roku, ze względu właśnie na te problemy logistyczne. Dzięki wielkie za uwagę. Się wyłączam, bo już ledwo mówię. I życzę powodzenia na rynkach. Jutro jest webinar o podstawach inwestowania w surowce. Jeżeli znacie kogoś, kto chciałby troszkę więcej wiedzy zdobyć, poznać nowe instrumenty, czy też jeszcze dowiedzieć czegoś więcej, bo surowce to nie jest tylko inwestowanie i myślę, że taki slogan w sumie powinienem mieć, ale tutaj to jest do przemyślenia. Tak czy inaczej, jutro zapraszam. Postaram się wrzucić linka, powinienem go mieć, do opisu odcinka, tak więc do zobaczenia jutro, powodzenia na rynkach i mam nadzieję do zobaczenia w czwartkowym programie.